Cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kick-off. Ten live jest troszeczkę niespodziewany, a to dlatego, że siadałem sobie do nagrania vloga dotyczącego konfrontacji Aston Villa z Legią i tak sobie siadałem do niego od wczoraj, ale wczoraj miałem napakowany dzień, bo było spotkanie w trybie takim, powiedziałbym, kick-off plenerowym, które zapowiedziałem już wcześniej. Bardzo często pytacie o te spotkania, później wielu z Was pisze, że nie ma jak dojechać, bo jesteście z innych miejscowości. Dla mnie to oczywiście byłoby dużym problemem, żeby zrobić taką objazdówkę po Polsce. Wynika to po prostu z braku czasu i logistycznie trudno byłoby to ogarnąć, dlatego dałem Wam dwa terminy w Warszawie. To sobotnie spotkanie jest już za nami. Chyba było fajnie, bo część osób powiedziała, że w następną sobotę też przyjdzie i tematy do dyskusji na pewno się nie skończyły. Siedzieliśmy sobie około 3 godzin. Dzisiaj tak się składa, że będziemy mogli obejrzeć Aston Villa w akcji. To na tle nie byle kogo, bo na tle Liverpoolu Jurgena Kloppa, więc będzie można wyciągnąć pierwsze wnioski. Ja też napisałem na weszło duży tekst o Aston Villa przebudowanej pod wodzą Unaia Emery'ego. I ktoś pyta, czy to studio Romster pyta, czy to studio przedmeczowe Liverpool-Aston Villa. Jeśli chcesz, możemy tak traktować to nasze dzisiejsze spotkanie. Po prostu zamiast vloga jest live, bo wtedy też możecie się włączyć w jakiś sposób w dyskusję. Greenwood w Getafe, tak wiem, już pierwsze protesty się pojawiają. Już się trener tłumaczy, już się wszyscy tłumaczą, no ale słuchajcie, to było do przewidzenia. W momencie, kiedy tak dużo złego dzieje się wokół Rubia Lesa, czyli niesławnego już prezesa, który złożył pocałunek na ustach piłkarki reprezentacji Hiszpanii po zdobyciu złotego medalu, mimo że ona tego nie chciała, to naprawdę z tego się zrobił duży dym. Trochę już cyrk, moim zdaniem, trochę jakby to zostało przegięte w drugą stronę. Jak dzisiaj wszystko, co konsumują media, wiemy, że też media hiszpańskie mają w tym swoje interesy. Faktem jest, że on nie powinien był tego robić. Tak samo jak faktem jest to, że już nie chce mi się o tym czytać ani jednego tekstu. Mam tego po prostu dosyć. W każdym razie gratuluję Rubialesowi, bo z finałów Mistrzostw Świata Kobiet ludzkość zapamięta tylko jego występek. Albo może nie tylko, ale głównie jego występek. Ferguson. Czy szczęśliwy mecz z hat-trickiem, czy materiał na top zawodnika? Do tego Fergusona myślę, że sobie wrócimy dzisiaj, bo chciałbym jednak nawiązać do tego, co było wczoraj. Ja przyznaję się bez bicia. Oglądałem tylko bramki i skrót z tego spotkania to dlatego, że no tak się złożyło, że kiedy na praską piątkę zamawiałem sobie bieg i pakiet. Wczoraj o 19:30 startowała właśnie praska piątka na Błoniach Stadionu Narodowego, no to nie miałem pojęcia, że będzie wtedy strzelał Ferguson hat-tricka. Ferguson przypomina młodego Rooneya, coś w tym jest, to porównanie pojawia się w kilku miejscach. Villa zagra drugim składem z Legią. Byle kibice warszawcy nie rozrabiali w Birmingham, bo Anglicy sobie nie pozwolą na to. Na to już nie mamy wpływu i na pewno nie będziemy rozmawiać o rozrabianiu kibiców, tylko chciałbym porozmawiać o piłce, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że Unai Emery nie odpuści sobie Ligi Konferencji Europy. Być może faktycznie fazę grupową potraktuje w taki sposób testowy. To się czasami działo nawet w przypadku angielskich klubów w Lidze Mistrzów. Pamiętam, że nawet Sir Alex Ferguson dawał pograć piłkarzom, którzy często siedzieli na ławce rezerwowych jeszcze w fazie grupowej, jeśli uznawał, że to będzie dla nich dobry test, pomogą drużynie jakby w całokształcie sezonu przez niego przejść, bo przecież ten sezon jest bardzo długi, zwłaszcza jeśli mówimy o Manchesterze United, Sir Alexa Fergusona, który grał na wszystkich frontach i bardzo mocno chciał te wszystkie rozgrywki w nich zwyciężać, więc w przypadku Unai Emery'ego myślę, że ta Liga Konferencji Europy także w dużej mierze dzięki temu, co zrobił West Ham w poprzednim sezonie w finale w Pradze, pokonując Fiorentinę, także jak popatrzymy sobie na tą trakcję kariery samego Unai Emery'ego, który zbudował jednak swoją pozycję no, głównie poprzez prowadzenie drużyn z pozytywnym skutkiem w europejskich pucharach i to, co robił Sevillą w Lidze Europy i w ogóle Unai Emery to bardzo utytułowany trener, który ma na swoim koncie już 9 trofeów w 18-letniej przygodzie, czyli tak raz na dwa sezony zdobywa trofeum i zbudował też bardzo ciekawy zespół na Villa Park. Zespół, który
No dzisiaj myślę, chciałby rywalizować z tymi najlepszymi o to, żeby pobić się znowu o lokatyż 7-6, siódme miejsce w poprzednim sezonie. Teraz myślę, że będą celować troszkę wyżej, może w szóste, może w piąte. Nie wiem, co tam się kołacze w myślach Unaia Emery'ego. Na pewno to nie jest zespół, który ma jakąś bardzo szeroką ławkę rezerwowych, tak by sobie swobodnie grać na dwóch frontach. Tutaj, mimo że Villa już przyzwyczaiła nas do tego, że wydaje duże pieniądze na transfery, ten rekord transferowy pobity w ostatnim okienku, też należała do jednego z tych kilku zespołów, tych kilku klubów, które osiągnęły transfery na poziomie 100 milionów funtów. Wiemy, że blisko 2,5 miliarda funtów wydały angielskie kluby w całym letnim oknie. Już trochę, przyznam Wam szczerze, że jak byłem w piątek, to już nie był transferowy młyn chyba, już nie wiem co to było, noc transferów, o, tak to się nazywało. Noc transferów, rozmawialiśmy sobie o podsumowaniu ligi i jak sobie uświadomiłem, jak bardzo odległy w myślach jest dla mnie taki transfer, na przykład Declana Rice'a, bo tyle rzeczy każdego dnia się działo, to pomyślałem sobie, że to było naprawdę szalone, absolutnie szalone okienko. Przemów, właśnie wróciłem z działki, zagrabianie, koszenie. Ja już skosiłem na szczęście troszkę wcześniej, więc mam dzisiaj więcej spokoju. To się mój laptop odbija, muszę go jakoś tak ustawić, żeby się pod słońce nie odbijało. Słuchajcie, chciałem pogadać właśnie dzisiaj o tej Aston Villa. Jak uważacie, czy waszym zdaniem Legia ma szanse w tej konfrontacji, upatrywać ich właśnie w tych zmianach, chociaż widziałem, że oni grali z Hibernianem, też dokonał Unai Emery 6 zmian, 8-0 w dwóch meczu, no, brutalnie wytarli podłogę z zespołem ze Szkocji, natomiast ja się spodziewam bardzo fajnego meczu, bo myślę, że Legia chce grać piłkę ofensywną, Legia chce grać piłkę otwartą, Legia chce grać do przodu, czasami trochę gorzej jej wychodzi to w tyłach, a Aston Villa to jest taki zespół bardzo kompaktowy, który błyskawicznie przemieszcza się w kierunku pola karnego przeciwnika. Patrzyłem sobie na statystyki Matiego Casha. W tym sezonie dobrze mu idzie strzelanie goli, co jak wiemy nie jest jego najmocniejszą stroną. Leicester poległo w Warszawie, ale myślę, że to były już pierwsze syndromy takich poważnych pęknięć na Leicester i widzicie, gdzie Leicester skończyło. Myślę, że Legia trafia na Villę w fazie raczej wznoszącej niż w tej fazie opadającej. To taka mała dygresja do wpisu na czacie. Natomiast chciałem Wam powiedzieć, że o Matim Kaszu, że zaskoczony jestem, że on ma, bo tak jakby on wizualnie dobrze się prezentuje, ma bardzo duży ciąg na bramkę, to przychodzi mu naturalnie, jego szybkość, ta piłka przyklejona do nogi, te próby dośrodkowań, jednak jest ich sporo, pewnie może byłoby więcej, gdyby Oli Watkins był skuteczny bardziej, albo jego koledzy, którzy gdzieś tam na piłkę czekają w polu karnym, ale prawda jest też taka, że Matty Cash zaliczył na poziomie Premier League 6 asyst, dwa gole niedawno strzelone w meczu ligowym, bramka dołożona w starciu z Hibernianem, trzy gole w odstępie właściwie tygodnia, to się rzadko w karierze Matiego Casha zdarzało, bo wcześniej cztery bramki zdobył w blisko 100 występach, dokładnie w 99, więc mocno poprawił swoje statystyki bramkowe Matty Cash, ale tak sobie zerkałem właśnie na cały zespół Aston Villa, jak on teraz wygląda. Wiemy, że doznali poważnej straty w postaci kontuzji Tyrona Minksa, ale na pewno trzeba się obawiać tego człowieka, którego umiejscowiłem na miniaturze, czyli gościa, który nazywa się Oli Watkins, bo piłka zagrana do niego, będą mieli dużo problemów z nim obrońcy, dlatego że to jest zawodnik szybki, zawodnik świetnie grający głową, zawodnik, który jest mega silny, no i poprawił mocno skuteczność. Ten jego poprzedni sezon to była taka popisówka, życiówka, najlepszy wynik, jeśli chodzi o jego karierę w Premier League. 15 goli w ogóle łącznie strzelonych przez Oliego Watkinsa. To już jest taki rezultat, którym naprawdę można się pochwalić. Pytacie, jakie są najciekawsze transfery? Ja powiedziałem w nocy transferowej, która była 3 dni temu, 2 dni temu właściwie, o tych najciekawszych dla mnie transferach i nie będę ukrywał, że nie wypadałoby teraz zmieniać zdania. Natomiast można podejść do tego w różny sposób. Możemy pojechać takimi sztandarowymi transferami, to wtedy powiedziałbym, że
Na pewno Harry Kane, bo to jest zmiana, powiedziałbym, układu sił, jeśli chodzi o snajperów w Premier League. Harry Kane, czyli transfer wyjściowy do Bayernu. Na pewno bardzo ciekawym transferem jest Mateusz Nunes do Manchesteru City, bo jestem ciekaw, co z tym chłopakiem zrobi Pep Guardiola. Wiemy, że no, on uchodzi za trenera, który podnosi wartość zawodników, zwłaszcza jeśli to jest zawodnik młody. Jeśli o nim mówi w samych superlatywach, jest to niezwykle ciekawa perspektywa dla Mateusza Nunesza, który no już nie chciał grać w Wolverhampton. Ta kwota chyba z bonusami może sięgnąć nawet 75 milionów funtów, także dość sporo. Natomiast Declan Rice, no to zobaczymy, czy on będzie faktycznie tym game changerem, jeśli chodzi o batalię o tytuł mistrzowski. Już niedługo mamy pierwsze starcie Arsenalu z Manchesterem City ligowe w tym sezonie, bo mieliśmy już takowe w meczu o tarczę wspólnoty, gdzie Arsenal wygrał w rzutach karnych. Po tej piątce wczoraj wieczorem dobrze wyglądasz, pisze Karol. Muszę Ci powiedzieć, Karolu, że po raz pierwszy biegnąc piątkę naprawdę w ogóle się nie zmęczyłem. Wynika to z tego, że ostatnio troszeczkę więcej się ruszałem. Tak jak mówiłem, też odstawiłem alkohol, więc myślę, że organizm dużo lepiej reaguje na wysiłek fizyczny. I w głowie coś takiego zadziałało, ponieważ robiłem sobie badania i wyniki tych badań są bardzo dobre, więc też zadziałało coś takiego od strony psychologicznej, że się po prostu dobrze czuję i dobrze pobiegnę. Ale też prawda jest taka, że wczoraj nie biegłem w jakimś najmocniejszym swoim możliwym tempie, to dlatego, że po raz pierwszy Kasia brała udział w biegu masowym w Warszawie. Bardzo jej się zresztą spodobało. I od początku sobie założyliśmy, że ja nie będę zostawiał jej na trasie, nawet jeśli będę miał ochotę biec szybciej, więc biegłem z nią cały czas, właściwie do samego końca, może na ostatniej prostej, na ostatnich 700 metrach po prostu wszedłem w taką fazę sprintu, ile to można nazwać w ogóle sprintem. Troszeczkę pociągnąłem tak, żeby przepalić silniki, ale powiem Wam, że w ogóle nie byłem zmęczony na mecie, gdzie zazwyczaj dochodzę do siebie pół godziny, żeby złapać w ogóle oddech. Tak tutaj biegło mi się bardzo dobrze, to jest bardzo przyjemna trasa, są lekkie podbiegi, są zbiegi, chłodno wieczorem, naprawdę biegło się super i biegliśmy sobie takim jednostajnym tempem, bardzo spokojnym, tak żeby się zameldować na mecie, odebrać medale, więc tam mieliśmy czas w okolicach, ja miałem 31:17, Kasia chyba 31:27 albo 31:30, za chwilkę po mnie przybiegła na metę, ale tak jak mówię, nie odklejałem się od niej w trakcie tego biegu. Czeka nas jeszcze biegnij Warszawo w tym roku, więc zobaczymy, jak to mówił Mariusz Pudzianowski, jak to mówił nie Mariusz Pudzianowski, tylko Burnejka. Zobaczymy, kurda, jak to będzie. Witaj, Przemku, w tę piękną niedzielę. West Ham kolejne zwycięstwo. No, trochę to był taki mecz mina dla West Hamu, bo można było się spodziewać, że Luton to nie jest zespół, który będzie chciał przejąć inicjatywę w tym meczu. A West Ham nie lubi takich meczów. West Ham woli mecze, w których rywal gra ładnie w piłkę. Do teraz myślę, że filozofowie zastanawiają się nad tym, w jaki sposób West Ham pokonał Brighton, bo widzieliście, co Brighton zrobił z Newcastle United we wczorajszym spotkaniu. No i kurczę, no tak wczoraj nawet chwilkę pisałem z Rasem, który jest na urlopie i on tak powiedział, że tak z zazdrością można popatrzeć na to, jak ten projekt się rozwija, jaka jest świadomość trenera, tutaj się w pełni z nim zgadzam, że jest świadomość trenera, jakiego piłkarza pozyskać. Że ja nawet tak sobie pomyślałem, że jak ten Ansu Fati, pojawiła się informacja, że Ansu Fati przyjdzie do Brighton, to właśnie to jest dobry ruch z tego względu, że on wie, po co tam przychodzi. Że trener często się tak szumnie, ładnie to nazywa, że trener przekonał zawodnika do swojej wizji, prawda? Ale myślę, że Roberto De Zerbi na pewno ma wizję, jak rozwijać piłkarzy. Jeden z ciekawszych szkoleniowców i chciałbym, żeby on jak najdłużej w tym Brighton pracował. Natomiast obawiam się, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale obawiam się, że za chwilę przyjdą jakieś zakusy, pokusy dla niego. Na przykład z takiego klubu, który wydał miliard funtów na transfery za kadencji nowego właściciela, już nie takiego nowego, i przegrał z Nottingham Forest. Czy myślę, że Kuba Moder się tam odnajdzie? Ja przede wszystkim cholernie żałuję, że ten Kuba nie był zdrowy, bo on by po prostu grał tam u tego De Zerbiego przy swojej uniwersalności piłkarskiej, przy swoich umiejętnościach technicznych, przy swoim wybieganiu. No to jest wymarzony w ogóle zespół dla niego. Więc mam nadzieję, dla Kuby najważniejsze jest to, żeby dojść na
poziom fizyczny, bo ta strata jest jednak bardzo duża. To jest szmat czasu. To jest grubych kilkanaście miesięcy, w których reprezentant Polski po prostu nie mógł grać normalnie w piłkę. I to nie jest też tak pewnie, że zapomniał, jak się to robi, czy ten świat mu odjechał, ale myślę, że Kuba jest bardzo też inteligentny w tej kwestii załapania wszelkich schematów, więc tylko jeśli będzie się fizycznie dobrze czuł i tam nic się nie będzie odnawiać, to będzie dobrze. I mam taką przynajmniej nadzieję. Może tak chciałbym, żeby było, może to jest życzeniowe myślenie, ale mówiłem Wam kiedyś o tym, że staram się życzyć dobrze ludziom, zwłaszcza młodym ludziom, którzy są utalentowani. Więc taka jest odpowiedź. Haaland na potrójnym, ale Ferguson na ławce. No to taka słodko-gorzka kolejka. No u mnie, przyznam Wam, że przeszła mi taka myśl przez głowę, żeby Haalanda dać na potrójnego, ale spękałem i dałem na normalnym kapitanie. Pomyślałem sobie, poczekam jeszcze. Niektórzy czekają właśnie na starcie Haalanda z Luton, niektórzy czekają na podwójne kolejki. No to właściwie co zrobił wczoraj Haaland, to była taka podwójna kolejka w jednej. Żałuję, że nie dałem finalnie na potrójnego kapitana. To nie jest to na razie dobra dla mnie kolejka. Jeszcze może troszkę zostać uratowana. Natomiast przyniosła mi dużo odpowiedzi w kontekście tego, kogo powinienem w swojej kadrze wymienić. I też fajne przebudzenie i nagroda dla tych, którzy postawili na przykład na Sona, prawda? No bo Son tam trzasnął, z tego co pamiętam, 20 punktów. A jeśli chodzi o moją drużynę, to w tej chwili mam chyba punktów 50. Dlaczego to jest ta kolejka w ogóle? Nie, to nie jest Game Week 4. 52 punkty, czyli już mam tyle punktów, co w całej poprzedniej kolejce. A jeszcze gra Anderson, jeszcze gra Saka, jeszcze gra Odson Edward, jeszcze gra Bruno Fernandes i jeszcze gra Martin Odegaard. Także tak to wygląda. Trochę jestem zły na tego gola dla Newcastle autorstwa Calluma Wilsona, bo jak ktoś miał strzelać dla Newcastle w tej kolejce, to zdecydowanie Alexander Isak, którego mam w ataku, ale którego już będę się pozbywał, będę z niego schodził. I myślę, że to się skończy Fergusonem w ataku, bo on będzie dużo goli strzelał, jest młody, jest głodny gry, jest głodny goli. Także wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. A jestem zły na gola Wilsona, bo z ławki wchodziłby mi Estupinian, który zdobył 2 punkty, a tak to tych punktów zdobyłby 6. Moje ruchy transferowe kompletnie nieudane. Ederson zaledwie 3 punkty, no bo stracona bramka. Guardiol 0 minut. Oczywiście opowiadałem Wam przed pierwszą kolejką o tym, jak się powinno postępować w przypadku Manchesteru City i że się powinno kupować tylko Edersona i Haalanda, po czym kupiłem Guardiola. Także świetny był to pomysł, ale finalnie okazał się kompletnie bezsensowny. Więc wracając do tej Aston Villa jeszcze, to uważam, że to faktycznie drużyna, która będzie cały czas teraz się rozwijać i myślę, że fajnie, że są takie zespoły właśnie jak Villa, jak Brighton. No zresztą słuchajcie, ostrzę sobie zęby i wy pewnie też jako kibice Ligi Angielskiej na tą konfrontację Brighton z Ajaxem, bo rozlosowano grupy Ligi Europy i mamy Brighton z AEK-iem, z Marsylią i z Ajaxem. To będą naprawdę super testy dla drużyny z południa Anglii, ale też taka możliwość dla Roberto De Zerbiego, bo żeby pokazać swój zespół Europie, bo myślę, że gdzieś tam taka fama już idzie po całej Europie. No to Brighton to fajnie gra w piłkę, ale jakby tak ktoś miał powiedzieć, a ile oglądałeś meczów Brighton, to pewnie poza maniakami Premier League niewiele by się osób znalazło, które Brighton oglądają, więc myślę, że chciałbym, żeby tak było, żeby w Marsylii, w Amsterdamie i w Atenach dowiedzieli się, że jest taki właśnie klub na The Amex z bardzo fajnym trenerem, który zrobił gigantyczne postępy i potrafi postraszyć Europę. Dzisiaj, tak jak mówiłem wcześniej, Aston Villa zagra z Liverpoolem. Ciekawy jestem, jak przeczucia fanów The Reds na to spotkanie, bo domyślam się, że jest Was tutaj więcej niż kibiców Aston Villa. Ja sobie zerkam jeszcze tak, żeby tutaj, znaczy dajcie mi chwilkę dosłownie, bo mi jakieś dziwne rzeczy powłączały. Mam jakiś w ogóle dziwny dzień dzisiaj, bo zanim włączyłem live'a, musiałem stoczyć batalię z wielką, tłustą, czarną muchą, która tutaj latała i przeszkadzałaby podczas całego live'a, ale już ją przepędziłem, otworzyłem okno i zresztą nic mnie tak nie, niewiele rzeczy tak mnie drażni, jak wiercenie w ścianie u sąsiada i bzyczenie muchy.
Jeśli chodzi o rywalizację Aston Villa z Liverpoolem, no to tutaj De Vilans przynajmniej z tego statystycznego punktu widzenia stoją na lekko straconej pozycji, bo wygrali jeden mecz z ostatnich kilkunastu zaledwie. To było w 2020 roku na Villa Park. To był ten chory mecz, taki kompletnie porąbany, w którym było 7-2 z hat-trickiem Oliego Watkinsa właśnie. Ale myślę, że to jest, czy dla mnie z perspektywy kibica Premier League, to jest taki mecz na remis, 50-50. Liverpool też ma teraz wszedł w taką mocną fazę transformacji. Aston Villa ma taki bardziej chyba ustabilizowany tryb pracy Unaia Emery'ego, bo on to sprzątanie główne takie zaczął zaraz po Stevenie Gerrardzie, kiedy obejmował zespół. A Liverpool, jeżeli chce liczyć się w tym sezonie, chce walczyć o top 4 na serio, to takie mecze jak dzisiaj po prostu musi wygrywać. Więc kilka ciekawych transferów. No zobaczymy tego Rayana Grabenbercha, jak on będzie się prezentował, bo myślę, że też spore nadzieje wiążą z nim kibice Liverpoolu. Troszkę o tym piłkarzu mówiliśmy przy okazji zamknięcia okienka. Okienko oczywiście trwa do 20 września, o ile dobrze pamiętam, ze strony Arabii Saudyjskiej. No i ta właśnie Arabia Saudyjska będzie kusić różnych piłkarzy, między innymi Mohameda Salaha, za którego już się mówi, że daje 200 baniek. Chore to jest wszystko naprawdę, i chore i szkodliwe, tak bym to ujął, więc jestem ciekaw. Dużo, dużo fajnych ruchów się może jeszcze wydarzyć. Jestem ciekaw, czy na przykład Todd Bowley wytrzyma ciśnienie, jak Mauricio Pochettino przegra jeszcze 3 mecze i co się wtedy wydarzy. Przypomnę, że w pierwszym takim zapowiadającym sezon magazynie Wysokość Premier League zapytałem moich kolegów w studiu, czy Mauricio Pochettino dotrwa do końca tego sezonu. To nie było pytanie absolutnie bezpodstawne. Także tak to wygląda. Są numerki przyznane w Manchesterze United. To może dla kogoś jest istotne, ta cała numerologia. Altay Bayindir będzie miał jedyneczkę, ale pewnie nie będzie jedyneczką. Na pewno nie będzie jedyneczką. Johnny Evans, numer 35. Rasmus Højlund, myślę, że to jest takie nazwisko, które najbardziej frapuje kibiców Manchesteru United w kontekście tego sezonu. I koszulka z numerem 11. Sergio Reguilon, 15. I Garnacho, 17. Więc tak to wygląda. Dobry mecz Tottenhamu, bo chwalimy już, jak już tak chwalimy Brighton, to też warto pochwalić Tottenham, który zmasakrował doszczętnie Burnley. Oglądaliśmy takiego Sona, jakiego kibice Tottenhamu pamiętają z najlepszych meczów w kwartecie z Kane'em, Eriksenem i Dele. Także dobrze się dzieje w tym Tottenhamie, chociaż wiemy, że w krajowych pucharach może nie najlepiej akurat. Ale taka reakcja w lidze była bardzo dobra ze strony Spurs i widać, że jest dużo radości z gry. Bardzo mi się podoba ta cieszynka Jamesa Madisona. Mothers, jak na niego mówią, odpalił niezłą petardę. To jest taki strzał. Ja lubię tego uderzenia, bo to są takie uderzenia jakby na treningu to robił, więc mega, mega. Porro jest niesamowity. Tak, to ten na nazwisku, którego się wywaliłem kiedyś. 7-2 kilka godzin później, po 6-1 Tottenham United, to była szalona kolejka. Faktycznie jest, tyle tych meczów jest, że już po prostu człowiekowi wszystko wypada z pamięci. Koguty powoli robią drużynę Sonów, pisze Kamil. Mają już Sona, Mattisona, Richarlisona. To po kogo teraz jeszcze ruszą Robertsona i Wilsona? Ja bym chciał, żeby zrobili drużynę takich Sonów, ale jeśli chodzi o ambicje sportowe, o bieganie, o właśnie umiejętności piłkarskie, bo też to dla mnie było bardzo ciekawe, co się stało z Sonem w poprzednim sezonie. Być może po prostu przyszedł dołek, taki pierwszy poważny dołek w Tottenhamie, bo to był piłkarz, który właściwie cały czas szedł w górę, co zostało zwieńczone nawet złotym butem, czyli koroną króla strzelców. Współdzieloną co prawda, ale jednak wyprzedzenie w tej wewnątrz klubowej klasyfikacji Harry'ego Kane'a, co się rzadko zdarzało, chyba od czasów Adebayora nikt nie był inny królem Tottenhamu niż Harry Kane.
to też myślę, wydawało mi się, że to da Sonowi jeszcze większą pewność siebie, bo to jest taki piłkarz, który przesuwa cały czas te swoje granice w rozwoju, a tymczasem nic takiego się nie stało. Pytacie, ile punktów wyszło? Mówiłem 52. Oglądałem, pisze Karol, wczoraj Brighton z Newcastle i jestem w szoku, ale myślę, że już chyba coraz mniej powinniśmy być w szoku. Wydaje mi się, że bardziej szokująca jest porażka Brighton z West Hamem United niż zwycięstwo Brighton nad Newcastle. Powiedziałem Wam na początku sezonu, często się mylę, ale mam przeczucie, że tu się nie pomylę, że Newcastle nie będzie w top 4 w tym sezonie Premier League, że zapłaci dużą cenę za to, że jeszcze za chwilkę dojdzie Liga Mistrzów, oni są w naprawdę trudnej grupie i sorry, ale nie mogą sobie tam pozwolić na wystawienie rezerwowego składu. Dla tych, którzy teraz dołączyli, przepraszam, że ten live taki z zaskoczki, bez zapowiedzi, no ale tak sobie pomyślałem, co to za różnica, czy nagram vloga pod Aston Villę, która tutaj jest właściwie tytułem, tylko gadamy sobie jak zwykle o wszystkim, czy po prostu zrobię live'a, którego później zapiszę. Zostawcie kciuka w górę, zanim się pożegnamy, ale jeszcze szybko się nie pożegnamy, bo mecz jest o 15 i możemy sobie spokojnie do tej 15 dociągnąć, więc jeśli tylko macie jakieś pytania, ja tylko powiem szczerze, że chciałbym widzieć jak największą frekwencję na następnym spotkaniu w Parku Krasińskich o godzinie 13 w sobotę 9 września. Też będzie łatwiej, Premier League wtedy nie gra, to jest czas na mecze reprezentacji. Pogoda zapowiada się żyleta, także o ile w poprzednim roku pogoda nam nie dopisała i ciągle musiałem te spotkania przekładać, o tyle chciałbym się ucieszyć z tego, że obecnie ta pogoda jest naszym sprzymierzeńcem i no naprawdę wczoraj była rewelacyjna aura do tego, żeby sobie posiedzieć na trawce i pogadać. I wszystkim, którzy przyszli, bardzo dziękuję, bo to, no jak wiecie, jest już taka tradycja od lat. Będziemy to częściej powtarzać, myślę, z większą częstotliwością, tak żeby w większej liczbie osób pasowało się wstrzelić w któryś z tych terminów. Więc no różnie bywa. Czasami ktoś przyjedzie z Berlina samochodem, czasami ktoś przyleci samolotem. Miałem taką sytuację na spotkaniu w Londynie, że chłopak chyba 18-letni czy 19-letni przyleciał samolotem do Londynu, powiedział, nigdy nie byłem wcześniej w Londynie, a dowiedziałem się jeszcze, że jest to spotkanie, jestem z Krakowa, to przyjechałem od razu na to spotkanie i przy okazji sobie zobaczę, jak wygląda Londyn. I takie, no, takie historie są naprawdę super, bo to też pokazuje, że rodzina Premier League jest specyficzna, może jest zwariowana, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czy jutro też będzie live? Jutro nie będzie live'a, dlatego że jutro jest program i ja w dniu programu magazynu i wysokość Premier League skupiam się na tym, żeby się przygotować do programu. Wieczorem ten program jest w telewizji, można go obejrzeć. Jutro o 20 startujemy z magazynem jej wysokość, także bądźcie z nami. Będziemy w dobrym składzie, w dobrym towarzystwie. Pogadamy sobie już o całej kolejce. A pewnie live'y, vlogi dalej będą od wtorków. Vlog, o którym Wam mówiłem, niespodziankowy, którego chciałem nagrać, czy raczej niespodziewany, to będzie vlog o Gylfim Sigurdssonie. Czyli tak szumnie trochę nazywając, ale jakby zbierając do kupy sobie te wszystkie fakty, sprawa Sigurdssona, który jest, bo robię taki wielki nawias, który jest dla mnie jednym z ciekawszych transferów tego lata, czyli no, pewnie gdybym wiedział, że Greenwood pójdzie do Getafe, to powiedziałbym, że jeszcze Greenwood. I myślę, że to jest jeden z ciekawszych ruchów, no bo nikt się nie spodziewał, że Greenwood wyląduje w Getafe. To w ogóle jakaś abstrakcja. Sigurdsson wylądował w Lyngby. Tam cenią jego umiejętności piłkarskie. Zresztą on teraz po oczyszczeniu ze wszelkich zarzutów, po 2 latach niegrania w piłkę, tam się znalazł. Myślę, że to jest ciekawy materiał na vloga, bez wątpienia. I Kamil Glik w Krakowi, myślę, że tak bez podziału na kategorie, to zdecydowanie chłopak, który kawał serducha zostawił w reprezentacji Polski, który zyskał renomę w zagranicznym futbolu we Włoszech, we Francji. Teraz będzie grał w Krakowi, także super, super sprawa. Zawsze to jest dobre, kiedy piłkarz z takim doświadczeniem przyjeżdża z powrotem do Polski i jest w stanie to przekazać młodszym kolegom. Więc tak to wygląda. Co sądzisz o nagonce na trenera Santosza, że nie powołał Grabary zamiast Drągowskiego i czytałeś wywiad Lewego? Ja już kiedyś to chyba mówiłem, ale dawno jestem bardzo odizolowany od doradzania selekcjonerowi. Niech robią to inni.
Niech inni na ten temat dyskutują. Ja się w tej dyskusji nie zatracam, dlatego że reprezentacja Polski zaczęła być tworem, który coraz mniej mnie interesuje. Właśnie ze względu na te przepychanki, na to takie polskie piekiełko. Ja sobie przypominam jeszcze czasy Leo Benhakera, kiedy on musiał wojować z Grzegorzem Latą i jakie to były historie, po prostu jakieś totalnie z kosmosu. Jedna i druga strona nie była bez winy, żeby była jasność, bo Benhaker też traktował nas momentami z delikatną pogardą i wiem, że tak było, mimo że miał swój kościół zbudowany w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o wywiad Lewandowskiego, oglądałem fragmenty tego wywiadu, mnie po prostu nie ciekawi, jakby nie interesuje mnie kompletnie, co Robert Lewandowski ma do powiedzenia. Mówię o tym dlatego, że wielu wywiadów już Robert Lewandowski udzielił i zawsze mi się wydaje, że w tym wszystkim chodzi o to, żeby jakiś temat rozegrać PR-owo. Mnie to po prostu nie jara, mnie to nie obchodzi. Mnie nie interesują przepychanki o premię, mnie nie interesują przepychanki na linii Skorupski-Lewandowski. Po prostu serio mam to gdzieś. Ja bym chciał zobaczyć reprezentację, która wygląda lepiej z Mołdawią niż wyglądała, a wyglądała tak jak wyglądała. Nie mam takiego poczucia, że ktoś powinien pojedynczo wziąć za to na siebie odpowiedzialność, ale powiedziałbym tak, że dość długo, dużo czasu upłynęło, zanim kapitan reprezentacji zabrał głos. Nie wiem, dlaczego akurat w takim momencie, ale no, ja się jakoś tym nie jaram. Nie potrafię po prostu, sorry, ale może jestem dziwny, ale wolę obejrzeć sobie mecz Liverpool-Aston Villa i się tym ekscytować, niż słuchać jakichś kolejnych, kurczę, fraz pod tytułem no, bo my to coś tam, a tamci to coś tam, a ten się z tym nie lubi, a ten tamtego nie lubi. Widzę, że jest jakaś taka nadmierna ekscytacja tym, a jak widzę, że się wszyscy czymś ekscytują, to mam ochotę od razu z tego tłumu wyjść i sobie z boku na to wszystko popatrzeć. Więc tak to właśnie wygląda. Wpadłem się przywitać, a obejrzę wieczorkiem. Pozdrawiam. Najgorzej, że Glazerowie rozmyślili się ze sprzedażą United. Właśnie to jest chyba, jeśli chodzi o Premier League, news dnia, że przed 2025 rokiem Glazerowie nie sprzedadzą Manchesteru United. To myślę, że kibice Manchesteru United mają dzisiaj prawo założyć jakieś, nie wiem, czarne opaski na znak żałoby. Czy Mateusz Musiałowski dobrze zrobił, zostając z Liverpoolu i ma szansę, aby dostać minuty najpierw z ławki? Oczywiście. Nie wiem do końca, z czego to wynika, czy z takiej chęci jego przebicia się tam. Na pewno gdzieś taka jego wypowiedź się pojawiła, że do Polski nie chce wracać, bo były takie możliwości. Były jakieś dyskusje na temat transferu też do Niemiec, ale ostatecznie, czy do Austrii, ale spełzło na niczym i zostaje w Liverpoolu. Ja bym bardzo chciał, no ale możecie się tylko domyślać, jak to będzie trudne. Ci młodzi piłkarze jednak w zagranicznych klubach mają trudno, chyba że to jest Brighton, chyba że to jest Ferguson. Modern miał podobno wrócić do treningu jeszcze w sierpniu. Był tam jeszcze jeden zabieg po drodze i miejmy nadzieję, że teraz już będzie wszystko szło ku dobremu. Myślę, że Kuba jest, ma mocny charakter też i jest bardzo mocno zdeterminowany do tego, żeby wrócić. I tutaj chyba już najwięcej, jak przestanie boleć fizycznie, to będzie najwięcej zależało od głowy, żeby zasypać gdzieś tych kilkanaście miesięcy bez grania w piłkę na najwyższym poziomie. Gdyby polska piłka sportowo stała tak jak aferami PZPN, to byśmy byli mistrzami świata. Wyobrażam sobie, jaka będzie teraz atmosfera na tym zgrupowaniu. Na pewno znakomita. Nie ma co. Okej. Popatrzmy, co tutaj się jeszcze dzieje na czaciku. No dzisiaj są duże mecze, naprawdę fajne mecze w Premier League, więc jest naprawdę o czym pogadać. Więc Aston Villa to temat, który trochę przerobiliśmy. O 15 też tak trochę
trochę w cieniu tej konfrontacji będzie grał Crystal Palace z Wolverhampton. No i oczywiście o 17.30 to, co Tygrysy lubią najbardziej. Czekamy na tę konfrontację Arsenalu z Manchesterem United. Wiem, że fanów Arsenalu i Manchester United jest tutaj zawsze dużo na czacie, więc jestem bardzo ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na temat tego meczu, jakie są Wasze przewidywania, czy Arsenal pokaże Manchester United, dlaczego w poprzednim sezonie to on się bił o tytuł City, czy United wreszcie zagra taki mecz, na jaki czekają kibice United, bo myślę, że w tym sezonie bardzo tego potrzebują, zwłaszcza po tym, jak drużyna przegrała z Tottenhamem, co pewnie było takim sporym policzkiem. Więc no ja jestem ciekaw najbardziej tych meczów jednak Liverpoolu z Aston Villą, oczywiście i United, i Arsenalu z United. Wynik dzisiejszego hitu Arsenal United, tak na szybko, jak typujesz. Myślę, że Arsenal, że oba zespoły są w bardzo podobnym momencie, to znaczy Arsenal jeszcze nie jest na pewno na tych najwyższych obrotach. Chciałbym, żeby to było wielkie widowisko, ale patrząc na dotychczasowe mecze obu zespołów, poza tym odrabianiem strat ostatnio przez United, ale to jednak troszeczkę inna sytuacja, inny poziom. United pokazało dużo charakteru. To obstawiam tu w tym meczu remis 1-1, że będzie w konfrontacji Arsenalu z Manchesterem United. Przypominam, że ten mecz o godzinie 17.30, początek tego spotkania. Widzę, że grube typy tutaj są, 3-4. Mam nadzieję, że Arteta wróci do 4-3-3, nie będzie grał trójką z tyłu. Chciałem zerknąć na składy, bo to też jest ważne w kontekście oczywiście fantasy Premier League, ale myślę, że tutaj to się nic wielkiego nie dzieje. Akurat jeśli chodzi o Liverpool, to widzę, że jest Trent, jest Matip, jest Gomez, jest Robertson, Alisson oczywiście w bramce, Szoboszlai, McAllister, Curtis Jones i z przodu Darwin. No dzisiaj jego postawy jestem wyjątkowo ciekaw, postawy Darwina Nuneza. A jak gra Villa? Chyba niewiele się ten zespół różni od tego, co grali w ostatnim spotkaniu ligowym. Z tego, co widzę, to nie ma ani jednej zmiany. Jest taka choineczka, Emiliano Martinez, jest Ezri Konsa, jest Diego Carlos, Pau Torres, czyli tak się zaczyna tutaj klarować nam paru pewniaków w drużynie prowadzonej przez Unaia Emery'ego. W środku Douglas Luiz, Boubacar Kamara, na boczkach oczywiście będą śmigać sobie Luka Dean i Matty Cash, ma tam kto dorzucić. No i z przodu McGinn z Diabim i Watkins. Duże wyzwanie czeka Liverpool. Może być ciekawy mecz. Wcale tak nie jestem pewien tej wygranej Liverpoolu. Konterki będą dobre w wykonaniu Aston Villa. To tak to widzę. Duch Puszczy pisze, pewna jedyneczka Arsenal Manchester United. Aż tak? No ja nie wiem, czy jak Chelsea przegrywa z Nottingham Forest, to można uznać, że cokolwiek jest pewną jedyneczką. No widzę, że kibice Arsenalu są przekonani, że Arsenal wygra. Czy byłby Pan w stanie skomentować mecz na niższym poziomie rozgrywkowym w Polsce? Jeśli tak, o jakiej stawce mówimy? Myślę, że nie doszlibyśmy do stawki, bo Twoje pytanie trzeba podzielić na dwie części. Czy byłbym w stanie skomentować? Byłbym, ale nie skomentuję, ponieważ nie mam kompletnie takiej potrzeby. Myślę, że Kanal Plus jest taka sytuacja, że gdybym 2 lata temu czy 3 lata temu podjął taką decyzję, to mógłbym komentować mecze Ekstraklasy, a po prostu nie chciałem tego robić. Jestem na takim etapie dziennikarstwa, na którym nie chcę robić rzeczy wbrew sobie, takich, które gdzieś tam mnie bardzo nie interesują. Śmieszy mnie totalnie to, jak ktoś mówi mi, czym mam się interesować, czyli że na przykład powinienem się interesować reprezentacją Polski. Nie będę, no i co? W związku z tym, że nie będę się interesował. Oczywiście to jest tak, że ja zawsze obejrzę mecz reprezentacji Polski i wszystkie doniesienia dotyczące reprezentacji śledzę na bieżąco, ale kompletnie mnie to nie grzeje.
i uważam, że mam do tego pełne prawo i to nie ma żadnego związku z tym, czy ktoś jest dziennikarzem, czy nie. Bo komuś się wydaje, że jest w stanie narzucić mi obowiązki, że ja powinienem, nie wiem, śledzić kadrowiczów, którzy grają we wszystkich ligach. Wcale nigdzie tak nie jest napisane. Ja mam swoje zainteresowania. Właśnie one się objawiają tym, co się zacznie za 20 minut na Anfield. Ładnie zadebiutował Archer w Sheffield. Gol oraz gol Pickfordem, tak. No Everton w coraz trudniejszej sytuacji, ale już o tym troszeczkę gadaliśmy. Magderek pisze, Arteta bardzo kombinuje ze składem, więc się nie zdziwię, jak przegrają przez jego złe decyzje. W porównaniu z poprzednim sezonem żaden z czterech obrońców nie gra na swojej pozycji. Zastanawiam się, czy u Artety ta taka skłonność do kombinowania wiąże się ściśle z tym, że chciałby, żeby ta drużyna wykonała jakiś krok do przodu, żeby móc powiedzieć: zobaczcie, ja tutaj coś wymyśliłem. Trochę jak jego mentor Pep Guardiola. Czy też po prostu szuka zwyczajnie rozwiązań, które jego zdaniem mogą się sprawdzić, tylko dlatego, żeby już Arsenal nie był tak czytelnym zespołem, żeby się inne zespoły nie nauczyły go na bazie poprzedniego sezonu. Trudno powiedzieć. Jest to na pewno duży mózg futbolowy. Trener, który lubi kombinować, ale na miejscu kibiców Arsenalu miałbym jednak do niego troszeczkę więcej kredytu zaufania za to, co zrobił do tej pory z Arsenalem, bo ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale trzeba też być uczciwym w ocenie pracy menedżera i trzeba też czasami mu pozwolić, no po prostu popracować, a zwłaszcza w momencie, kiedy no, zrobił dla swojego zespołu coś tak dobrego, jak on w poprzednim sezonie, bo ja wiem, że to mistrzostwo się wymknęło na ostatniej prostej i że paru kibiców Arsenalu już mroziło szampany. Ale City jednak jest potworem. City ma Erlinga Haalanda, City wczoraj pokazało taką absolutną demonstrację swojej siły. Bardzo mi się spodobała wypowiedź Erlinga Haalanda, który powiedział, że byłby wkurzony, gdyby przeciwko jego zespołowi uznano taką bramkę. Oczywiście ta decyzja jest absolutnie skandaliczna i to jest tak, coś tak głupiego, ale myśmy się już do tego trochę przyzwyczaili, jeśli chodzi o kibiców Premier League, że sędziowie nie dowożą, VAR nie dowozi, VAR zamiast pomagać staje się przekleństwem. No i trzeba przyznać, że to jest strasznie przykre, bo jak masz rywalizować z Manchesterem City, to chociaż niech sędziowie mu nie pomagają, tak? Bo to była wydatna pomoc ze strony sędziego. Różnie to mogło się oczywiście potoczyć. Natomiast no, City finalnie zademonstrowało swoją niesamowitą siłę. I zobaczymy, czy ten marsz będzie kontynuowany. Świetnie zaczęli ten sezon i dzisiaj najgorsze dla ligi jest to, że ja nie widzę takiego zespołu, tak od pierwszej kolejki, który by mocniej nacisnął na ten Manchester City. Myślę, że to może być takie mistrzostwo Anglii zdobyte w okolicach lutego, marca, jak tak dalej pójdzie. Ale obym się mylił. Everton ślizgał się dwa sezony z rzędu nad strefą spadkową, więc chyba do trzech razy sztuka. No Everton się ślizgał, już się kiedyś West Brom ślizgał, już się kiedyś Burnley ślizgało, aż w końcu spadło. Sunderland się ślizgał. Southampton się ślizgało. Więc Everton kusi los. Znaczy, no, dla mnie takim kandydatem numer jeden do spadku i numer dwa są Luton i Everton. Być może do tego jeszcze Sheffield, bo po prostu grają najbrzydszą piłkę. Taką piłkę, która już nie przystoi, by ją grać na poziomie Premier League i na pewno się wszystko nie rozbija o pieniądze, bo akurat w przypadku Evertonu to na Goodison Park tych pieniędzy Farhad Moshiri wydał sporo, tylko wydał je po prostu głupio. Więc Brighton pokazuje, że można zarabiać i jeszcze wygrywać. Southampton zdał piątkę od Sunderlandu. Widziałem wczoraj ten wynik. Tak przed snem sobie przeglądałem na live scorze wyniki. Byłem zaskoczony. A Burnley też dużo transferów. Nie wiem, czy się uda im. Widziałem wczoraj, spojrzałem podczas tego meczu z Tottenhamem na twarz Vincenta Kompany'ego i to była taka twarz człowieka już lekko udręczonego i lekko wystraszonego tym, co się dzieje. No jednak jeżeli
komukolwiek z nas, ze mną na czele, przeszło przez głowę, że Burnley będzie zespołem, który w jakiś sposób zaimplementuje ten swój ofensywny styl grania na Premier League, to już wiemy, że to będzie bardzo trudne. I pytanie, w którą stronę teraz pójdzie Kompany, bo to też jest ciekawe w przypadku takiego młodego menedżera, jak on jest w stanie plastycznie się dostosowywać do pewnych rzeczy. Czy będzie wierny swoim tradycjom i będzie to kultywował cały czas, czy będzie szukał jakichś takich prostszych rozwiązań, żeby ta drużyna zaczęła funkcjonować trochę inaczej i przede wszystkim najpierw popracuje na tym, żeby ona się utrzymała w Premier League, bo to będzie bardzo trudne. Ten gol City na 2-1, pisze Kamil, całkiem podłamał Fulham, wielu sędziów by go nie uznało, później to już był efekt domina. No myślę, że bardzo wielu sędziów by go nie uznało. Teoria. Według mnie Brighton nie będzie chciało sprzedać Fergusona, a jeśli jakiś klub by się zgłosił, to sądzę, że będą żądali kwoty w granicach 200 milionów, jeśli była o tym rozmowa na początku, to nie słyszałem. Nie było o tym rozmowy, nie gadaliśmy jeszcze dużo znaczy gadaliśmy trochę o Brighton, które oczywiście znakomicie spisało się w starciu z Newcastle i też imponuje mi ta statystyka dotycząca zespołu Roberto De Zerbiego, od kiedy on go przejął. Wczoraj było 3-1, czyli 4 gole, czyli łącznie w tych wszystkich meczach, które drużyna grała pod wodzą Roberto De Zerbiego, mamy 127 goli łącznie, które oglądali kibice obu zespołów. Co najważniejsze dla fanów MEF, 73 te trafienia to efekt gry ich zespołu, to ich gole. Więc tak, to są różne takie ciekawostki, na przykład na sprzedaży Moisesa Caicedo zarobili 115 milionów funtów, a kosztował ten stadion, na którym grają obecnie, czyli The Amex, kosztował w 2011 roku 93 miliony funtów, więc profity tam się zgadzają. Myślę, że w tej chwili Tony Bloom wygląda jak taki gość, który przy stole pokerowym, gdybyśmy mieli zrobić taką ilustrację, jest tak otoczony żetonami, że go zasłaniają, że już go jest, że już go nie widzimy. A co do tego Fergusona, no to ja myślę, że będą się po niego zgłaszać kluby. Już przecież były pierwsze zapytania. Już się pojawiały przy jego nazwisku kwoty kilkudziesięciu milionów funtów w brytyjskiej prasie. A to jest chłopak, który no musi po prostu dograć do końca ten sezon w Brighton, pokazać, ustabilizować swoją formę, przynajmniej ten sezon. Trochę, bo tam ktoś na początku porównał go do Rooneya i faktycznie coś w tej Rooneyowatości jego jest. Ale też warto pamiętać, że Rooney, jak tylko wszedł na tą dużą scenę piłkarską i zaczął strzelać gol na poziomie Premier League, od razu pojawiło się zainteresowanie wielu klubów. Ostatecznie przeniósł się do Manchesteru United. Ale trudno go było utrzymać w Evertonie i pewnie tak samo będzie z Fergusonem. Czyli gdzieś tam te piłkarskie geny młodego Irlandczyka, które przeszły z Barry'ego Fergusona, czyli z jego taty grającego w piłkę, między innymi w Coventry, sprawiły, że dobrze się odnalazł w zespole Roberto De Zerbiego. Ale to jest jeszcze dzieciak. Dajmy mu szansę pograć na The Amex, niech pokaże klasę. On już w grudniu 2022 roku zdobył bramkę w Premier League. Miał wtedy 18 lat i 73 dni, co jest rekordem, jeśli chodzi o Brighton i rozgrywki Premier League. Także ładnie się przedstawił. Ta kariera też podobnie się układa jak ta Wayne'a Rooneya. 7 ostatnich meczów Premier League to 6 goli. Ta statystyka jest naprawdę imponująca. Chłopak, który ma już w tej chwili 6 występów w reprezentacji Irlandii. Bramkę zresztą zdobytą, 2 gole, bramka zdobyta z Gibraltarem w czerwcu tego roku. Także no nic, tylko przyglądać się rozwojowi tego talentu. W poprzednim sezonie 10 goli Fergusona w lidze i w pucharach, czyli był najskuteczniejszym nastolatkiem też w Premier League, gdzie zdobył 6 bramek. To jest kozak.
To jest totalny kozak i na niego będziemy zwracać uwagę. W Newcastle widać było brak Botmana. Ciekawe jest, że Roberto De Zerbi woli stawiać na Welbecka, a nie Fergusona. Newcastle wczoraj spało w obronie. Ferguson miał czas, by ułożyć sobie piłkę i oddać dobry strzał, przynajmniej przy trzeciej bramce. Słuchajcie, będziemy sobie pewnie jeszcze gadać, ale to już bardziej w formie vlogowej. Po meczu Arsenalu z United jakiś taki krótki shot bym nagrał. Zapraszam Was bardzo serdecznie na magazynie i wysokość Premier League jutro o godzinie 20. Ktoś wyżej pytał, czy będę jutro w poranku. Nie. Stano wrócił, Stano będzie z Wargą prowadził poranek, także ci wszyscy, którzy już nie mogli mnie tam zdzierżyć, doczekali się tego, mają co chcieli. A ja w środę zapraszam z Maćkiem Buchwaldem i z Dominikiem Piechotą. W środę też mamy setny poranek, więc przygotujemy jakieś niespodzianki. Taką mam przynajmniej nadzieję. A Wam życzę miłego oglądania meczów. Za 8 minut się spotykają zespoły Liverpoolu i Aston Villa. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie. A później oglądamy Arsenal z Manchester United. Rzecz jasna. I to wszystko. Zostawcie jeszcze kciuka w górę, jeśli to nie jest dla Was żadnym problemem. Będziemy sobie rozmawiać dużo w tym nadchodzącym tygodniu o lidze angielskiej. Ja tymczasem odmeldowuję się, zasiadam do oglądania meczyku i jesteśmy w nieustającym kontakcie. Odmeldowuję się. Cześć, miłej niedzieli.